Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i dzisiaj test dwóch kamer do monitoringu od firmy Instar Jedna wewnętrzna, a druga zewnętrzna Chociaż oczywiście tą zewnętrzną też można zainstalować u nas w pomieszczeniu Zapraszam do tego testu, recenzji i prezentacji tych dwóch kamer Nie są to kamery niskobudżetowe ale o wszystkim dowiecie się podczas tej prezentacji i tego testu Kilka słów o firmie Instar. Nie wiem czy słyszeliście, że w ogóle taka firma istnieje czy nie. Ci co zapewne siedzą w branży to znają tą firmę. Generalnie jak się przejdziecie po marketach, takich dużych marketach to w niektórych możecie zobaczyć loga tej właśnie firmy na kamerach monitoringu. Firma Instar jest firmą niemiecką, która jest jedną z największych firm europejskich produkujących kamery do monitoringu wydających oprogramowanie do tych kamer, projektujących całe systemy zabezpieczeń optyczno-wizualnych. Eee, te kamery trafiły do mnie z Niemiec, przyjechały do mnie z Niemiec. Firma odezwała się do mnie i zapytała, czy nie chciałby mi przetestować. Z racji tego, że już kilka testów kamer do monitoringu mam na swoim kanale i po ich publikacjach widzę, że jest duże zainteresowanie tym tematem. Przysyłacie dużo pytań, przysyłacie dużo maili, nawet dzwonicie w tej sprawie, czy nie mógłby na przykład przyjechać do Procławia i zainstalować takie kamery. E, powiem Wam tak, nie, nie instaluję tych kamer. Kiedyś nawet miałem taki plan, żeby to robić, ale zdecydowanie odszedłem od tego, ponieważ zbyt dużo obowiązków by to było. Dobra, ale wracając do samych kamer, moi drodzy. E, mamy dwie. Zewnętrzną model 8015, dodatkowo jest ona obrotowa, możemy sterować nią zdalnie, w poziomie i w pionie przesuwa swoją głowicę z y, obiektywem, i kamera zewnętrzna, którą, tak jak powiedziałem, równie dobrze możemy zainstalować w środku model 9008. Są to y, dwie topowe kamery na rynek konsumencki, y, które produkuje firma Instar. Co dostajemy w komplecie razem z kamerami? Zacznę może od obrotowej wersji wewnętrznej do użycia wewnątrz budynków. Kamera, oczywiście, uchwyt mocowania do ściany. Taka tulejka do regulacji obiektywu. zasilacz z kablem zasilającym, dosyć długim. Kołki montażowe do ściany. Antenka Wi-Fi. Dosyć długi paczko. Za chwilę będziemy mierzyli, ile ma metrów. I celowniki, czyli blendy. Przykładamy to do ściany i wiercimy w tych miejscach otwornie. Trzeba mierzyć. Ile mają otwory, jaki jest rozstaw, po prostu przykładamy, wiercimy, bardzo fajna, prosta sprawa, ułatwia montaż. I oczywiście instrukcja obsługi w języku angielskim i w języku niemieckim. W kamerze zewnętrznej, w modelu 9008, sama kamera, dosyć duża, ciężka, prawie 1 kg Uchwyt montażowy do ściany, jest on na głowicy kulowej, możemy obracać i pozycjonować sobie tą kamerę dodatkowe uszczelki, o nich później jak nie zapomnę, kołki montażowe, tak samo zasilacz z kablem i też patchcord z tym, że już okrągły, a nie płaski, taki ładny jak w przypadku kamery wewnętrznej, dosyć gruby o kategorii 5E i przejściówki do naszego zasilacza, jakbyśmy to instalowali w różnych regionach świata. Antenka WiFi, śrubokręt o nim za chwileczkę i tak samo instrukcja obsługi angielska i niemiecka, dobrze wyposażone kamery. A propos uszczelek, ponieważ kamera zewnętrzna jest kamerą odporną na warunki atmosferyczne, na mróz, na opady deszczu, na śnieg, na piasek, musimy rozkręcić ją, żeby się dostać do jej wnętrza i móc podłączyć na przykład choćby nawet właśnie kabel zasilający, bądź też patchkord bądź też na przykład yy, naszą kartę microSD. Obie kamery posiadają czytniki kart microSD, yy, obsługują maksymalnie do 128 GB pojemności kart. W komplecie dostajemy 16 GB karty, więc duży ukłon strony producenta za to, że od razu mamy preinstalowane te karty, nie musimy dodatkowo ich kupować. Są odpowiednio dopasowane pod względem prędkości zapisu i odczytu. Oczywiście jak potrzebujemy więcej, to możemy yy, dokupić sobie yy, większą kartę Pamięci, ale te kamery nagrywają ciągle, to znaczy, że po zapisaniu kart pamięci nadpisywane są najstarsze nagrania. Obie kamery nagrywają w rozdzielczości Full HD z prędkością 25 klatek na sekundę. Obie kamery wyposażone są w sensory Panasonic WDR, czyli sensory, które zostały specjalnie zaprojektowane przez Panasonica do kamer monitoringu. I obiektywy 4-3 mm o jasności F21, czyli dosyć jasne. Kamera obrotowa posiada 10 diod podczerwieni o paśmie 850 nanometrów, pozwalających doświetlić przestrzeń przed kamerą do odległości 10 metrów. Natomiast zewnętrzna kamera, już ją rozkręciłem, ale wam pokażę, posiada 5 diod, ale zobaczcie Jakich dużych i jakich mocnych. I ta zewnętrzna kamera doświetla nam przestrzeń do odległości 20 metrów. Eee, także bardzo, bardzo dużo. Kąty widzenia tych obiektywów to 90 stopni, praktycznie pełne 90 stopni. Rozkręciłem tą zewnętrzną kamerę, więc wam pokażę o co chodzi. Dlatego ona tutaj posiada uszczelkę specjalną, taką właśnie zapobiegającą przed mm, zalaniem tej kamery. W środku mamy port. RJ45 na nasz kabel ethernetowy oraz czytnik kart pamięci. Jest też przycisk WPS-a. Tą kamerę możemy za... obydwie kamery możemy połączyć z naszą siecią domową w pracy, w biurze za pomocą albo właśnie wciśnięcia WPS-a i użycia Wi-Fi. Bądź też, tak jak widzieliście, widzicie, jest złącze gniazdo RJ45 do naszej sieci LAN też możemy użyć kabelka i po to są właśnie te uszczelki ponieważ tutaj jest taki specjalny przepust um, uszczelka przepust um, który ma odpowiednią ilość dziur albo jedną, albo trzy, albo dwie jak jest fabrycznie zamontowana wszystko zależy od tego ile kabli musimy pociągnąć do środka, do kamery również te dziury w tych przepustach są mają odpowiedni przekrój także po założeniu tego kabla uszczelniamy Wejście. Jest bardzo dobry yy, patent. Nie przypomina to absolutnie żadnych chińskich tanich kamer, które kupujemy za 130, 180, 200 zł. Te kamery to są naprawdę już praktycznie półprofesjonalne kamery. Do monitoringu. Kamery oprócz tego, że nagrywają na karty microSD, które zakładamy do samych kamer, mogą nam nagrywać, przekazywać nagrania bezpośrednio na serwer FTP albo nasz, który sobie gdzieś założymy, bo na przykład mamy swoją stronę, albo sobie jakiś założymy darmowy, jest tego sporo w sieci, chociaż darmowymi bym uważał, bo one są słabo chronione i łatwo się na nie włamać albo jeżeli nie mamy naszego serwera, nie chcemy kupować takiego serwera, jakiegokolwiek serwera i za to płacić i pamiętać o tym, możemy sobie kupić w firmie Instar. Jest taka fajna u nich opcja. Pojemność odpowiednią pojemność do naszych zapotrzebowań na ich serwerach, które są chronione, monitorowane i zabezpieczone. To jest taka karta z z numerem z tyłu, który wpisujemy na stronie i uzyskujemy dostęp na rok. Mamy tutaj 10 GB, 50 GB albo 25 GB z tego co pamiętam. Linki do cen zapodam Wam w opisie pod filmem, tak samo jak linki do cen tych kamer dostaniecie w opisie pod filmem. Dodam jeszcze tylko, że aktualnie jest chyba na niej jakaś promocja w firmie Insta, więc jakby ktoś chciał sobie zamontować takie kamery do domowego monitoringu, to, to tam znajdzie informacje wszelkie, ale czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy ich cena ocenie też tam później będzie, jest adekwatna do jakości i możliwości, które oferują o tym oczywiście będzie w podsumowaniu. Również poza serwerem FTP, poza nagrywaniem na naszą kartę MicroSD za urządu kamery, możemy ustawić powiadomienie. Na e-mail dostajemy darmowy serwer e-mail z darmowym adresem e-mail i możemy sobie ustawić powiadomienia. Kamera wyśle informacji na nasz adres e-mail o tym, że wydarzył się a alarm. Jest też ciekawa funkcja w kamerach, tak zwany prealarm. E kamera zaczyna rejestrować, jeżeli nie mamy jej ustawionej w trybie ciągłego nagrywania, a na przykład na czujnik ruchu, e kamera zaczyna rejestrować 3 sekundy materiał filmowy, 3 sekundy przed wywołaniem alarmu. Więc to też taki mały bufor, który czasami ratuje ratuje życie, ratuje sytuację, bo czasami jak się włączy, a to już, to już jest troszeczkę za późno, po złodziej, bo na przykład wie, gdzie są kamery i zdąży się zamaskować, bądź też je już zamalować, uszkodzić, zerwać i tak dalej. A propos czujników, hmm, oczywiście możemy ustawić sobie, hmm, regulować czujnik ruchu, kamera wykrywa ruch, i też posiadają wbudowany obydwie kamery, mówię obydwu razem. I też posiadają oczywiście wbudowany czujnik dźwięku, tak? Mają wbudowane dosyć czułe mikrofony, których czułość też możemy regulować. I możemy taki czujnik zamontować. Jest to szczególnie fajne, jeżeli na przykład włamuje nam się ktoś przez zewnętrzne rolety. Hałas zrywania czy też gmerania przy zewnętrznych roletach w naszym domu spowoduje to, to że te kamery uruchomią się i zaczną nagrywać. Jak już złodziej otworzy, wreszcie zmęczy te rolety, o ile mu się uda, to będzie nagrane jak na widelcu, jak na patelni. To będzie nagrane. Posiadają też budowane głośniki. Jakbyśmy chcieli coś krzyknąć do naszych domowników, współpracowników, na przykład józef, pracuj, to możemy to zrobić przez tą kamerę. Z tyłu kamery w tej może nie zobaczycie, bo jest wszystko schowane pod osłoną, wyciągalną, jak wam powiedziałem. Oprócz oczywiście złącza w tej kamerze, na przykład zewnętrznego na zasilacz, złącza EDIO45 na kamerę Ethernet, złącza do naszej anteny Fifi. Mamy też wyjście na dodatkowe czujki. Możemy sobie wpiąć do tej kamery praktycznie co sobie życzymy. I również możemy tą kamerę podpiąć do naszego systemu alarmowego w domu. To znaczy, że jeżeli w jakiejś części innej domu wyzwoli się alarm z czujki, nie wiem, na przykład PIR, to ta kamera automatycznie też zacznie nagrywać na wypadek, gdyby ktoś wszedł również do tego pomieszczenia. Jest też przycisk WPS i przycisk RESET do połączenia bezprzewodowego z naszym routerem. I mamy też wyjście na słuchawki, chociaż nie wiem po co, ale chyba nie wiem, po co w sumie. Ale jest i wejście 5V zasilacza. Kamerami możemy sterować zdalnie za pomocą sieci peer-to-peer. -peer. Są zgodne ze wszystkimi popularnymi standardami. Dodatkowo oczywiście mamy darmowe oprogramowanie do pobrania ze strony producenta do obsługi tych kamer, jak też mamy oprogramowanie do wszelkich systemów mobilnych Androida, iOSa, mamy Win mamy też oprogramowanie do systemów stacjonalnych, takie jak Windows 8.1 z wyż, jak Linux, też bez problemu to wszystko działa. To jest darmowe oprogramowanie, jak również na te nasze mobilne urządzenia, smartfony i. Tablety też możemy to oprogramowanie za darmo pobrać i za jego pomocą sterować tymi kamerami, więc to jest pierwsza, pierwszy sposób sterowania. A drugi sposób sterowania za pomocą DDNS-a, czyli możemy się łączyć z każdego punktu na świecie za pomocą jednego adresu z, tym, z tą konkretną kamerą. Należy oczywiście tą usługę darmowych DDNS-u sobie wykupić, darmowych wykupić. Tą usługę trzeba na, sobie oczywiście założyć na darmowych serwerach. A jest ich sporo w internecie. I chyba najciekawsza funkcja, o której nie powiedziałem, obydwie kamery wyposa wyposażone. Obydwie kamery wyposażone są w czujniki termiczne. To znaczy, że jeżeli człowiek wejdzie do pomieszczenia, to one zaczną nagrywać, rozpoznają ciepło ludzkiego ciała. Natomiast jak nam wlezie sierściu, kot, pies, E, chomik królik do naszego pokoju to kamera rozpozna, że nie jest to ciepłota ciała ludzkiego i nie zacznie nagrywać więc e, ilość możemy, przez to właśnie możemy zminimalizować e, przynajmniej teoretycznie ilość fałszywych alarmów wywoływanych przez e, tanie kamery wiem po sobie, że dostaje dużą ilość powiadomień, fałszywych powiadomień na szczęście, chociaż z drugiej strony jest to męczące na przykład o ćmie, która w nocy lata mi tutaj po firmie tak, moje kamery na to reagują i co chwila przysyłają powiadomienia, że wykryto ruch. Ja się w nocy zrywam, patrzę na smartfon, a toć ma lata. O pozostałych technicznych szczegółach dowiecie się z linków pod filmem. Wrzucę tam dla osób zainteresowanych link do pełnej specyfikacji jednej i drugiej kamery, bo za dużo by było opowiadania. O tym, yy, dodam jeszcze tylko, jak zwykle, muszę coś dodać, że możemy wymieniać obiektywy w tych kamerach. Nie pamiętam, czy już mówiłem. Obiektywy są wymienne. Jeżeli mamy życzenie, potrzebę zamontowania innego obiektywu w tej kamerze o innej ogniskowej, na przykład innym świetle, bez problemu możemy to zrobić. Co ciekawe, jak nam się coś zepsuje w tych kamerach. Oczywiście że wiadomo, że nie wszystko obejmuje gwarancja, jak nam ktoś przyjdzie i zniszczy, rozbije na przykład szybkę albo obiektyw z przodu, to gwarancja tego nie obejmie. Natomiast jeżeli by nie daj Boże się coś takiego wydarzyło, to na stronie producenta możemy dokupić praktycznie każdą część do wymiany w tych kamerach. Także jest to zasadnicza różnica pomiędzy tym, co kupujemy gotowego za 230 zł, jak się zepsuje, możemy wyrzucić do kosza, a pomiędzy naprawdę solidną kamerą do monitoringu. Moi drodzy, dobrze, ale wystarczy tego gadania i opisywania, opowiadania o tych kamerach. Zapraszam Was do prezentacji dwóch krótkich filmów. Jak kamera nagrywa podczas oświetlenia, powiedzmy sobie sztucznego, takiego jak tutaj jest teraz w studiu. Za chwilę odpalę tą kamerę, a potem zrobimy test w całkowitej ciemności. Oczywiście jednej i drugiej kamery, będziecie widzieli na monitorach, będzie opis, z której kamery jest aktualne nagranie. Teraz na krótkie podsumowanie. Dodam jeszcze wcześniej, że paczkordy i kable zasilające, bo je pomierzyłem w międzyczasie, mają prawie po 3 metry, więc całkiem sporo. Aczkolwiek transfer przez Wi-Fi nie stwarza najmniejszych problemów. Kamery nagrywają w rozdzielczości, jak już powiedziałem, Full HD z 25 klatkami na sekundę, więc czasem te zacięcia były widoczne na filmach z kamer, które widzieliście przed momentem. I w bitrate'cie 4098 kilobitów na sekundę. To jest maksymalne ustawienie tych kamer. Oczywiście można ustawić sobie mniej, jeżeli nie potrzebujemy takiego bitrate'u. Minuta 10 filmu, czyli 90 sekund filmu zajmuje około 21 megabajtów. To tak orientacyjnie Wam mogę powiedzieć. Jakość Naprawdę wykonane bardzo dobrze z bardzo dobrego materiału, kamera obrotowa z bardzo dobrego plastiku, natomiast kamera zewnętrzna, tak jak już powiedziałem, jest ciężka. Solidna blacha, osłony uszczelki, odporne na warunki atmosferyczne. Kabla nam nikt nie wyrwie, ponieważ jest prowadzony przez przegub prosto pod ścianę. Tu jest takie wyjście z boku. Można ją zrobić sobie dziurę to w tym miejscu w ścianie i go od razu wpuścić do środka budynku. Zarówno kabel zasilający jak i kabel Ethernet. Jakbyśmy chcieli połączyć tę kamerę za pomocą Ethernetu, a nie Wifi, bo to wiadomo, że różnie jest grubością ścian i umiejscowieniem naszego routera. Jakość nagrywania w oświetleniu <laughs> dziennym, w oświetleniu takim jak teraz widzicie, czyli z włączonymi lampami sufitowymi, bez włączonych lamp studyjnych, które tutaj mam naokoło. Jakość jest bardzo dobra. Oświetleniu nocnym, a właściwie w oświetleniu podczerwieni generowanym przez kamery, ta jakość jest na tyle dobra, że bez problemu można odczytać rysy twarzy i za pomocą tego nagrania rozpoznać osobę, którą chcemy nagrać, tak? która się pojawiła nam w kadrze i wywołała ewentualny alarm. Także jest bardzo dobrze. Wszystkie chińskie kamery, te tanie, po 200 zł, no nie, nie umywają się do tych kamer. A propos jakości nagrywania za pomocą diut podczerwieni, także jest na tym polu jest bardzo dobrze. Bardzo dobre, intuicyjne oprogramowanie. Nie pokazywałem go, bo to jest temat rzeka, jest bardzo rozbudowane. Ale instalujemy bardzo prosto kamery, podłączając do naszej sieci za pomocą albo na początku raczej kabla Ethernet, jest wtedy szybciej. Oczywiście możemy to zrobić też za pomocą przycisku WPS na routerze i na, na, na poszczególnych kamerach. I w ośmiu krokach mamy automatyczne ustawienie kamery, a potem otwiera nam się oprogramowanie wewnętrzne kamery, przez które możemy sterować, robić podgląd, nagrywać, zrobić, robić screenshoty, ustawiać sobie czas, w jakim te kamery nagrywają, bądź też nie nagrywają, gdzie mają to przesyłać dane. Opcji jest całe mnóstwo, łącznie z bardzo dobrą regulacją obrazu, regulacją gamy, yy, nasycenia, tonów, kolorów. Yy, Cała masa jest po prostu. Tak jakbyśmy mieli prawie półprofesjonalną kamerę do nagrywania filmów, a nie kamerę hmm, do monitoringu. Także bardzo duży plus za oprogramowanie, które notabene jest również po polsku. Może nie jest do końca dobrze spolszczone, ale wiem, że chłopcy nad tym pracują i poprawki te co jakiś czas wchodzą w życie. Także plus za jakość, za oprogramowanie bardzo duży, duży plus i plus też za wykonanie tych kamer. Naprawdę są wykonane solidnie. Co do minusów, może jeden. Odpalając natywnie tą kamerę, jej oprogramowanie, ich oprogramowanie, bo to dotyczy się oczywiście obydwu kamer, hmm, nagrania nocne są za bardzo przepalone. Do tego stopnia, że nie widać twarzy, więc trzeba troszeczkę posiedzieć i wyregulować sobie do naszego pomieszczenia, do oświetlenia, do mebli, do odbić w tych meblach. Hmm, na pewno gamę, na pewno ustawienia wzmocnienia, na pewno odszumianie, bo te kamery też posiadają tą funkcję. Dużo rzeczy jest do wyregulowania a propos jakości obrazu. Jeżeli tego nie zrobimy, to nagrywają bardzo ładnie, bardzo jasno, dwukrotnie jaśniej niż widzieliście na filmie przed chwileczką zdjęcia nagrania w nocy. Natomiast jeżeli ktoś się pojawi w kadrze, to jego twarz będzie przepalona na tyle, że będzie ciężko rozpoznać. Jego rysy twarzy, więc trzeba tutaj troszeczkę posiedzieć i poustawiać to. Ale jak już ustawimy raz, to już nie ma żadnego problemu. Ode mnie dla obydwu leci moja rekomendacja. Idąc za jakością, idzie też cena. Niestety, tak jak powiedziałem, nie są to Chińczyki i swoje kosztują. Ale za jakość przeważnie się płaci. Trzeba za to zapłacić określoną kwotę. I tak, kamera zewnętrzna jest aktualnie na promocji w sklepie Instara. Kosztuje 240 euro, przed promocją kosztowała 290 euro. Kamera obrotowa wewnętrzna yy, też jest na promocji. Teraz kosztuje moi drodzy 190 euro. Przed promocją kosztowała 240 euro. Więc tanio nie jest, ale w komplecie dostajemy naprawdę porządnej jakości sprzęt, który się prawdopodobnie nie będzie resetował, nie będzie wieszał, nie będzie z nim jakichkolwiek problemów. Możemy je zamontować, skonfigurować i zapomnieć, że w ogóle istnieją. Yy, oprogramowanie, tak jak powiedziałem, piątka z plusem. Nie jest to najprostsze oprogramowanie, które gdzieś tam znajdziemy w tanich kamerach, gdzie mamy tylko dwie 3 trzy, cztery opcje do wyboru, to jest naprawdę bardzo rozbudowane to oprogramowanie. Plus też za to, że możemy, że obydwie kamery mają wbudowane czujniki termiczne wykrywające człowieka, a nie reagujące na zwierzęta domowe, na przykład. Jeżeli ktoś szuka naprawdę dobrze wykonanych kamer, a wierzcie mi, że te kamery, pomimo tego, że swoje kosztują. Linki do dokładnej specyfikacji i też w tej specyfikacji są ceny tych kamer, znajdziecie pod filmem w opisie. To się na pewno nie zawiedzie, bo jakość wykonania, obsługa stoi na najwyższym poziomie. Troszeczkę jeszcze chłopcy mogliby poprawić to spolszczenie i będzie już całkiem dobrze. Odejmę to tyle, moi drodzy, z testu, recenzji i prezentacji tych dwóch kamer od firmy Instar zewnętrznej i wewnętrznej. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie mi je pod filmem w opisie. Jak zwykle poproszę o kciuki pod filmem w górę, jak się film podobał. Jak zwykle do tych, co jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, zachęcam do zrobienia tego. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam Was. wideoblogtech.